Grupa Azoty przedstawiła wyniki za pierwsze półrocze roku 2015. Są pozytywne, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Przychody ponad 5 120 000 000 złotych, zysk netto ponad 450 milionów złotych, bardzo wysoka EBITDA. Jest to skutek konsekwentnej realizacji programu opisanego w operacjonalizacji strategii, opartego na trzech filarach: doskonałość operacyjna, inwestycje, jak również przejęcia. Dzisiaj skupiamy się na doskonałości operacyjnej i na inwestycjach. Skutki tych efekt działań widzimy w wynikach grupy. Drugim elementem to są również dla nas pozytywne tendencje w zakresie cen surowców energetycznych, a z czego mówimy o gazie ziemnym, na rynkach światowych i również proces dywersyfikacji pozyskiwania gazu ziemnego przez Polskę, z którego korzystamy. I to jest jeden też z ważniejszych elementów dla realizacji naszych wyników.